umyjemy sobie. O, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019. Jak widzicie, mamy wschód piękny słońca. Tam chyba zachodzi księżyc, tam słoneczko wychodzi. Więc tak to wygląda. Zaczniemy sobie może dzisiaj od mycia maszyn trochę. Bo bałagan się zrobił straszny. Mam nadzieję, że nie jest za głośna muzyka, bo nie sprawdzałem tak naprawdę. Jezus, jak zmieniam ten, to się lag robi niesamowity. Mam nadzieję, że mój komputer to wytrzyma. Mógłbym te maszyny jeszcze pomyć, ale... zebrałem sobie już to jedno pole. Strasznie mam głośno na słuchawkach. Może dlatego mi się wydaje, że jest głośno. Cały czas mam problemy z tym, że nie jest zbyt głośno. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać i muzyka będzie dobrze słychać i nie będzie problemu. Tutaj sobie posialiśmy rzepak. Mamy nawiezienie w 50%. Ja myślę, że możemy podjechać sobie kupić nawóz. Płynie. Oczywiście dziecko, kiedy ja zaczynam nagrywać, zaczyna troszeczkę mi przeszkadzać. Wtedy... A ja nie będę z trzech montował jednego. Ja nie mam na to czasu. O, a Amelka się wzięła za kluski. No tak, z informacji to wzięła się za kluski. Znaczy my to mówimy kluski, żeby nam łatwiej było powiedzieć. A tak naprawdę są to kopytka. Jak się domyśliliście, mamy kopytka. Odnośnie serwera, dosyć sporo osób po ostatnim odcinku odezwało się, że chciałyby grać. Okej, na razie nie ma sprawy, mamy jeszcze, jeżeli się wszystko dobrze zgadza, to możemy jeszcze zrobić dwie farmy, czyli jeszcze dwóch gospodarzy możemy przyjąć na... Aż mnie ostatni męczy, wiecie? O. Podoba mi się ten żółty, ta żółta Vectra. Valtra, przepraszam, Vectra. Podoba mi się. Dobra. Tych nie będziemy myli. Później sobie umyjemy jeszcze resztę. Idziemy chyba kupić oprysk. Bo nie wiem, chyba nie mam oprysku. A o ile się nie mylę. Kupimy jednego, podchodzimy na sklep. W momencie też zobaczymy, jak tam w ogóle wygląda sytuacja pod sklepem. Więc dwóch gospodarzy. Jeżeli w tym tygodniu zapełnimy jak gdyby wszystkie gospodarstwa, to będzie to w ten sposób wyglądało, że możemy jeszcze sobie zatrudnić po 3 albo po 2 osoby. Zobaczymy jeszcze dokładnie. Które nam będą pomagać przy farmie, tak? Zawsze we dwójkę czy w trójkę jest łatwiej. Tak samo, tym bardziej, że mnie nie ma całe dnie. Czasami jest tak, że 2-3 dni nie wchodzę na serwer, ani na komputer nawet, więc dlatego też wolałbym, żeby ktoś na przykład chciał mi pomóc przy farmie. Oczywiście jako wspólny cel. Jeszcze nie wymyśliłem tego, co tu zrobić, jak to zrobić, może jakieś konkursy czy coś. No bo wiem, że myślę, żeby w przyszłym tygodniu, czyli mamy dzisiaj czwartek, myślę, że w poniedziałek zrobić pierwsze ocenianie farm. Jeszcze nie myślałem nad jakimi kryteriami, czy ilość maszyn ma wpływ, czy ilość... ogólna ilość jakaś. No nie wiem jeszcze. Dobra, uzupełnia się. Chyba i tak całe nie zejdzie, coś mi się wydaje. Nie ma takiego... tego... nie jest źle pod sklepem. Majaki stoją. Tam jest prawie puste, można by było puścić trochę. No myślę, że gdzieś tak koło 100 zostało w tym karnistrze. Ej, mogłem wziąć sobie przedni ten... o, ten dociążnik. I ja myślę, że za 2 tygodnie pojawią się na serwerze jak gdyby pierwsze mody. Bo tam wiadomo, żeby się nie nudziła. Napraw. Wartość. Napraw. Pójdę. 400. Dobra. Nie jest źle. Po drodze chyba jeszcze pojedziemy, zatankujemy. Gdzieś tam jest stacja po prawej stronie. Jezus. Mogę wziąć sobie ten przedni obciążnik. Po prostu z farmy nie wziąłem.
No nic, pamiętajcie, że następnym razem jak będę jechał po rzeczy, to muszę wziąć zawsze przedni. No przednie do ciążenia po prostu. Jedziemy sobie na stację benzynową. Zatankujemy diesla. Chyba R się tankuje. Tak. 120 do euro zapłaciłem za. Dosyć sporo. 120 dzielone na 4. Faktycznie 400. 500 zł prawie zapłaciłem, załóżmy, nie? Za 500 zł kupimy 100 litrów ropy. Tak, tak pi razy drzwi liczę, nie liczę dokładnie. Już spaliłem 100 litrów ropy. Od jak gdyby 8 motogodzin on chodzi ten ciągnik. Strasznie mnie rzuca po drodze przez to, że nie mam przedniego dociążenia. Dzisiaj w ogóle widziałem fajną modyfikację gleby, nie wiem, zapytam się chłopaków, czy... Bo jak już będzie jak gdyby stali ludzie, którzy grają na serwerze. Przeleciałem chyba swoją właśnie farmę. Tak. To będziemy sobie ustalać jakieś może modyfikacje, które urozmaicą nam grę. Gdzie jest ten obciążnik przedni? Myślałem, żeby w ogóle wszystko, co można jak gdyby kolorować, malować na przykład, to żeby malować na swoje barwy jak gdyby, nie? Ja jestem na przykład żółty, mam żółte rzeczy, nie? No ale też nie wszystko można nakierować. Ja zawsze puszczam pracownika, w ogóle muszę wyłączyć. Oni się później denerwują. Dobra, wyłączamy. Nasiona są. No ja nie lubię tych nasion ładować. Zawsze mi zostają, później ja je wyrzucam. Ale idzie ładnie, dobra. Zobaczmy w ogóle, co się dzieje na farmach. Kto w ogóle jest na serwerze? Jest Mateusz i Duraj. I Tryśku. Widzę, że Hezu. Jezu, tutaj raz chyba wszedł i więcej go nie było. Jako od mistrza to sobie mogę skakać po farmach, więc wchodzę sobie do Tryśka, ale Tryśku ma bałagan. Gdzie on jest? Gdzieś tu, jest. No ma bałagan, ale no przynajmniej to jest ciekawe rozwiązanie. Dobra, co tam, dobra farma. On będzie w ogóle zresetowany, bo sam powiedział, że chce, żeby go resetować. On sobie zrobi od nowa. W tym samym miejscu zrobi, powiedział, ale od nowa. To wszystko pasek wapna puścił. Pasek wapna widać. Nie wiem. Ale patrzcie, nie ma jakichś super drogich maszyn, ma zwykłego case'a. Jakiś T7 malutki, więc powinien mieć dużo pieniędzy, a on ma mało pieniędzy. A bo on chyba niepotrzebnie tutaj kupił. Zobaczcie, to i to. To mu jest zupełnie potrzebne. A on jeszcze ma tutaj tak. Domek i przechowalnię tam sobie postawił, tam daleko. Tutaj ma odwiedź, silos. Tu postawił silos. A tu postawi domek. Gospodarstwo. A tak sporo pieniędzy poszło, nie wiem. No ale dobra, idziemy dalej. Hezu. Hezu nie ma w ogóle maszyn, czyli on jeszcze, jak wszedł wczoraj, tak jeszcze go nie było. On ma tą kosiarkę, to jest... panie.
od robienia kiszonki. Też tutaj już zaczął robić trochę tą kiszonkę. Samochód sobie... Radzi sobie chłopak, radzi sobie jak może. I kombajn duży. Wózek widłowy. Znaczy nie wózek widłowy, tylko... Fajny taki wózek. Ej, powiem wam, że fajny ten wózeczek, podoba mi się. I ciągniczek. Oni mają ten pakt podpisany, dlatego ja tutaj przechodziłem. Rolnik Stefan i Mateusz. Tu widzę zapiernicza maszyna. Ciągnik. Kwiat. To jest od pszenicy. Po co oni to kupili? Ctrl Y. Aha, bo to jest 100 tysięcy. Ja muszę zobaczyć tutaj finanse. Pory zarobki. Tu jest coś. Dochód z kontraktów. A, patrzcie. Tutaj sobie chłopaki kontrakty wykonywali. No okej, okay, spoko. Zobaczcie, mają dochody. Więcej dochodów niż strat. Przez ostatni tydzień. Zbiory porobione. No, no, no. Żółty kombajn. Ciągnik i dwie przyczepy. Kurnik widzę. A to jest chyba na wynajęciu. Wszystko jest kupione. Czy ten kombajn to jest drogi jak luj? John Deere? Ale jaki? S... No, czy 5790 albo S... Jest ten. S790. 90 tysięcy kosztuje. I header, no pół miliona z headerem. Tam zobaczcie ile mają tego. Nie no, może wiecie co, nie tyle co oszukują. No nie twierdzę, że ktoś oszukuje. Po prostu grają długo. Zobaczcie, ja jestem i oni też są od razu też na serwerze, więc może być tak, że oni po prostu dużo grają. Które to jest ich pole? Ej, oni nie mają swojego pola. Tu mają. Jedno pole. Oni teraz są na ten, na 12 jako... Zarabiają sobie. Taki. Gdzie są? Na 12 tutaj. Wspierają to. Dobrze, no mają sposób, mają. Zarabiają pieniądze, zarabiają. Podoba mi się to. I co bierzemy? Chłopaki zbierają wełnę. Nie wiem dlaczego ona u mnie nie ginie. To jak jest za kontraktach, to nie widać jak oni pracują? Nie wiem. Ja w tym momencie będę się z wami żegnał. Tak jak widzicie, serwer się pięknie rozwija. No, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania materiałów i serdecznie was zapraszam do gry. Na Discordzie możecie dostać informacje, jak dostać się na serwer. Na razie, dzięki, cześć.